Magnificat anima mea Dominum. Et exulta in spiritus meus in meo salutari meo. Quia respexit humilitate mansile sue. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus jest jedyną pasją w życiu siostry Bożeny Leszczyńskiej. Tak jak był dla Karola, małego brata Jezusa. Jego miłość ogromna streszczona jest w dewizie Jezus Caritas. Jezus miłość. Od tej chwili siostra Bożena żyje słowami przekazanymi przez siostrę Magdalenę, założycielkę małych sióstr. A przede wszystkim dziecięcym sercem przyjmij z matczynych rąk Najświętszej Maryi Panny małe dzieciątko Jezus ze żłóbka. 25 lat temu, 1 maja 1996 roku, siostra Bożena Leszczyńska złożyła pierwsze śluby zakonne, poprzez które zawierzyła Bogu całe swoje życie. Droga wskazana jej przez opatrzność Bożą nie była łatwa. Wymagała bowiem pełnego zaufania w chwilach próby cierpienia i wyboru trudnej drogi pójścia za Jezusem do chorych dzieci. Pomimo słabego zdrowia Bożena nie cofnęła się przed wypełnieniem woli Bożej. W konsekracji dziewiczej z głęboką wiarą przyjęła łaskę jeszcze głębszego zjednoczenia z Chrystusem i Jego Kościołem oraz misyjnego wezwania do apostolstwa wśród ciężko chorych, małych pacjentów i ich rodzin. Siostra Bożena przyszła na świat jako trzecie dziecko Kazimierza i Zofii Leszczyńskich, mieszkających w malowniczym Choryńcu Zdroju na podkarpackim Roztoczu. Ich rodzina była i jest bardzo religijna, stąd też czymś naturalnym stało się wybranie drogi życia kapłańskiego przez brata Mariusza, który obecnie jest biskupem pomocniczym w Zamościu oraz naukowo zajmuje się historią diecezji. Drugi brat, Zygmunt, skończył prawo w Rzeszowie, założył rodzinę i z żoną Małgorzatą wychował i wykształcił dwoje obecnie dorosłych już dzieci, Piotra i Joannę. Jego życiową pasją jest nade wszystko miłość do rodziny, której poświęca cały swój wolny czas. Siostra Bożena od dzieciństwa uwielbiała czytać i pisać. Niektóre z jej wierszy i młodzieńczych tekstów zachowały się do dzisiaj. Dlatego ze świetnym wynikiem ukończyła filologię polską na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Na umiłowanie języka polskiego i wybór polonistycznych studiów niewątpliwie wpłynęła wspaniała polonistka i doskonały pedagog, profesor Alina Ciemięga, która była dla młodziutkiej Bożenki jak druga matka. To właśnie dzięki niej Bożena rozwinęła i ugruntowała wrodzony talent, który sprawił, że w liceum ogólnokształcącym została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego. Bóg jednak coraz mocniej pociągał ku sobie wrażliwą i kochającą Go Bożenę. Pod wpływem głębokich religijnych doświadczeń w trakcie studiów podjęła ona odważną decyzję życia według rad ewangelicznych. Po latach siostra Bożena tak pisze o swoich motywach wyboru życia zakonnego. Pociągała mnie szczególnie duchowość świętego Franciszka z Asyżu i małej Tereski od Dzieciątka Jezus, szczególnie duch Bożego Dziecięctwa, umiłowanie krzyża, prostota i piękno życia kontemplacyjnego oraz ukochanie Jezusa w braciach najmniejszych. Bożena, szukając swojej drogi, życia, poznała wówczas małe siostry Jezusa i, jak pisze, na pewno sama nie wymyśliłaby sobie takiego zgromadzenia.
Było najmniejsze ze wszystkich i wówczas w Polsce prawie nieznane. Zaskoczona była tym, że siostry pracują fizycznie w państwowych zakładach pracy, a ich klasztor może się mieścić w skromnym dwupokojowym mieszkaniu, w szarym bloku. Małe siostry nie zajmowały się jednak uczeniem, nawet religii, a ona właśnie kończyła studia i proponowano jej pracę na uczelni. Długo ukrywała przed wszystkimi samą sobą, że w jej sercu pojawia się więc piękne, ale i trudne zaproszenie. Siostra Bożena wspomina tamte chwile i tęsknotę za Jezusem. Proszę Cię, Jezu, bym była jak najbliżej Ciebie, tam, gdzie Ty najbardziej na mnie czekasz, gdzie w tym świecie jest Twoje dla mnie miejsce. Weź mnie za rękę i poprowadź. Tak będzie najlepiej. Jeśli chcesz być doskonały, zostaw wszystko. Odpowiedział mi na to Jezus, wspomina siostra Bożena. Dlaczego akurat te słowa wciąż mi się wtedy przypominały? Nie rozumiałam tego, co się dzieje, że trzeba opuścić rodziców i swoje marzenia, ale nie chciałam odejść zasmucona jak ewangeliczny młodzieniec, żeby było mi lżej. Bóg uśmiechnął się do mnie w maleńkim dziecku leżącym w żłóbku, choć to nie był jeszcze czas Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy istnieje jeszcze jakieś inne zgromadzenie zakonne, gdzie mały Jezus jest w kaplicy cały rok. Tam był. Zachwycił mnie i dał siłę, by wyruszyć w drogę. Po celującej obronie pracy magisterskiej na temat symbolu krzyża w literaturze, pomimo rysującej się możliwości kontynuowania pracy naukowej, siostra Bożena zdecydowała się podjąć tam drogę życia konsekrowanego. Był to 7 października 1991 roku. Święto Matki Bożej Różańcowej. Zrezygnowała tym samym z realizacji pragnienia, by uczyć. Dosłownie więc przyjęła słowa Jezusa skierowane do bogatego młodzieńca. Jednego ci jeszcze brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Siostra Bożena w zgromadzeniu zakonnym całą sobą pragnęła służyć małemu Jezusowi. Stąd też opatrzność Boża sprawiła, że skierowano ją do pracy w szpitalu dziecięcym w Warszawie. I wówczas tam w sercach cierpiących dzieci odkryła Jego oblicze. Pracowała jako pomoc w laboratorium, a potem jako salowa, wykonując najprostsze posługi. Nie było to jednak łatwe zadanie dla delikatnej, wrażliwej młodej kobiety. Nie wiedziała też wtedy, że ta praca jest tylko zapowiedzią i wskazaniem jej przyszłej drogi, którą będzie wieloletnia służba chorym dzieciom w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. We wrześniu 1995 roku profesor Jerzy Armata przekazał mi kopię listu, który otrzymał od księdza Andrzeja Fryźlewicza, sekretarza kardynała Franciszka Macharskiego. Ksiądz Andrzej informuje w nim, że przyjedzie do szpitala z małą siostrą, która pragnie zaangażować się w niesienie pomocy chorym dzieciom. Oto fragment tego listu. Wspomniałem kiedyś panu profesorowi o jednej małej siostrze, która chciałaby pomagać przy dzieciach na hematologii. Pracowała w szpitalu pediatrycznym w Warszawie. Myślę, że wniesie ona nowy promyk słońca do kliniki. Rzeczywiście. Za 2 dni wezwano mnie do sekretariatu profesora i przedstawiono kobietę w habicie, którą była siostra Bożena Leszczyńska. Powiedziała mi, że pragnie towarzyszyć ciężko chorym małym pacjentom i podarowała mi wtedy maleńką glinianą figurkę Dzieciątka Jezus. Ten gest rozbroił mnie całkowicie, uspokoił i rozproszył wątpliwości. Pomyślałem, że skoro ją przysyła Jezus, to powinienem wypełnić Jego wolę i pomóc jej we wszystkim. Niestety, była jednak istotna przeszkoda realizacji tych planów, bowiem nie mogła ona podjąć pracy z powodu zdiagnozowanej dopiero wówczas wrodzonej wady serca. To cierpienie jednak jeszcze bardziej zmotywowało ją do niesienia pomocy chorym dzieciom. Dlatego zaczęła służyć im jako wolontariuszka,
przygotowując się jednocześnie do operacji serca. W tej sytuacji zagrożenia życia bardzo pragnęła złożyć pierwsze śluby zakonne. Zgromadzenie małych sióstr przyjęło jej prośbę. Pierwszą profesję złożyła w domu zakonnym w Częstochowie, położonym blisko jasnogórskiego sanktuarium. Uroczystość odbyła się 1 maja 1996 roku we wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika, który jest jej patronem od dnia chrztu świętego. Był to wyraźny znak miłości, okazany jej przez Boga, potwierdzony też udaną operacją serca, która miała miejsce miesiąc później. Dzięki niej siostra otrzymała nowe życie i wierzy, że stało się to za pośrednictwem Matki Bożej oraz ufnej modlitwie bliskich osób i chorych dzieci. Siostra Bożena po długiej rehabilitacji podjęła pracę w szpitalu dziecięcym w Krakowie-Prokocinie. Najpierw w bibliotece szpitalnej, a potem w kapelanie szpitala jako asystentka pastoralna, prowadząc m.in. bibliotekę religijną i kancelarię kapelanii. Społecznie zajmowała się redakcją językową bioetycznych zeszytów pediatrii oraz pomocą w organizacji cyklicznych sesji naukowych z zakresu etyka w medycynie, a także korektą językową moich publikacji. Dotykając na co dzień tajemnicy niezawinionego cierpienia w wolnych chwilach, pogłębiała również od wielu lat tematykę krzyża w literaturze pięknej i teologii, co zaowocowało przede wszystkim obroną pracy doktorskiej o krzyżu w twórczości księdza Karola Antoniewicza. Cały czas poza pracą zawodową poświęcała towarzyszeniu chorym dzieciom. To nowe życie otrzymane od Boga przejawiło się nie tylko w odzyskanym zdrowiu, ale przede wszystkim w konsekracji jej całego życia, w stanie dziewic Bogu poświęconych. Konsekracji tej dokonał ksiądz kardynał Franciszek Macharski w kaplicy arcybiskupów krakowskich 2 lutego 2003 roku. Wyjaśnił on wiernym, że konsekracja siostry Bożeny jest potwierdzeniem przez Kościół właściwego wyboru jej życiowej drogi i indywidualnego charyzmatu służby Jezusowi, utożsamiającemu się z cierpiącymi dziećmi. Przeczytam fragment homilii księdza kardynała. Chciałbym posłużyć się słowami tekstu liturgicznego konsekracji dziewic, który prawdopodobnie większości z nas nie jest znany. Opowiada on o zamyśle Kościoła, który chce odpowiedzieć na prośbę Bożeny. Na życzenie biskupa musi ona żyć nie w klasztorze, w zgromadzeniu zakonnym, ale żyć w świecie i jednocześnie żyjąc w świecie służyć Bogu. Więc chcę mówić o Bożenie, którą wszyscy znamy, o jej drogach. Kiedy idąc do klasztoru, chciała się opowiedzieć po stronie naśladowania Jezusa, jako dobra oblubienica stanąć z Nim przed błogosławieństwem Kościoła i nas tutaj, a jest to zawsze taka czy inna służba. Więc proszę posłuchać tych słów Kościoła. Duch Święty pocieszy Cię. Przez sakrament Chrztu Świętego czyni opiekę w jej sercu w imię Najwyższego, a teraz pragnę przez moje pośrednictwo udzielić Bożenie nowego namaszczenia duchowego i z nowego tytułu poświęcić ją Bożemu Majestatowi. Błogosławione, oddane dziewice stają się uczestniczkami godności oblubienicy Chrystusa, złączone nierozerwalnym węzłem z Synem Bożym. To dobro zapowiada przyszłe pobożne życie, w którym nie będzie się żenić ani za mąż wychodzić. To jest znakiem wielkiej tajemnicy zapowiedzianej z początkiem istnienia ludzkości, a która dokonała się przez dzieło Jezusa Chrystusa. Ta wielka godność odnosi się do tych, wśród których Bożena się znajdzie. Niech życie konsekrowane dziewic będzie zgodne z powołaniem i godnością. Święta Matka Kościół tę drogę uważa za realizację planów miłosierdzia Bożego i duchową płodność. Mówię Bożeniu, naśladując Pana jesteś służebnicą Pańską i pragniesz, aby tak Cię nazywano. Zachowaj tę naukę.
i strzeż niezachwianie nadziei. Rozwijaj szczerą miłość do Boga i ludzi. Chrystus, Syn Dziewicy i Oblubieniec, teraz na ziemi niech będzie Twoją radością. Kiedyś będzie z Tobą mówił, spotkasz się z Nim. Kiedy Cię wprowadzi do radości nieustającego wesela w Królestwie Bożym, którym jest On Bożym Barankiem, któremu śpiewają pieśń. Wkrótce po tym wydarzeniu siostra Bożena udała się na pielgrzymkę narodową do Rzymu, która odbyła się w maju 2003 roku z okazji 25. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II na stolicę świętego Piotra. Wspomina to wydarzenie w ten sposób. Miałam też swoją prywatną intencję pielgrzymki. Była to moja podróż poślubna. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski w imieniu Kościoła udzielił mi wieczystej konsekracji i powiedział, że odtąd już na zawsze będę należeć do Jezusa. Czekałam na tę chwilę całe życie. Nie powinnam więc być pewnie bardzo zaskoczona, że Bóg uczyni wszystko, by ta podróż była najpiękniejsza, tak bym nigdy o niej nie zapomniała. Bez trudu więc odnalazł mnie wśród blisko 20 tysięcy pielgrzymów z Polski i postawił na mej drodze ludzi, którzy pomogli, by spełniło się moje wielkie marzenie. Szczęście spotkania z Ojcem Świętym. Gdy klęczałam przy Ojcu Świętym i trzymając Go za rękę drżącym z przejęcia głosem opowiadałam o ciężko chorych dzieciach, a także o najlepszych od nich życzeniach dla papieża, czułam, że Bóg uśmiecha się i najpiękniej, jak tylko to możliwe. Jan Paweł II słuchał z uwagą i wzruszeniem, a potem z ojcowską czułością pobłogosławił mnie i wszystkie cierpiące i chore dzieci na całym świecie. Do dziś czuję ciepło dłoni Jana Pawła II i krzyżyk uczyniony na moim ciele. Byłam przeszczęśliwa. Ofiarność siostry można określić tylko w jeden sposób, jako szczególny rodzaj powołania do niesienia pomocy chorym dzieciom. Często bywa tak, że to siostra Bożena podpowiada mi, któremu dziecku lub rodzinie mam w pierwszej kolejności pomóc z powodu ich biedy, o której dowiedziała się sobie tylko wiadomymi sposobami. Zdarza się, że kiedy chciałbym odłożyć wizytę, zachęca mnie, abym niezwłocznie odwiedził konkretne dziecko. Potem okazuje się, że miała rację. Jej pracy nie można sprowadzać tylko do wymiaru socjalnego, że pomoże rodzinie, pocieszy chore dziecko. Jej aktywność jest wyrazem miłości chrześcijańskiej, która otwiera człowieka na Boga. Wielkość misji siostry Bożeny przejawia się przede wszystkim w służbie Chrystusowi w cierpiących. Ta służba jest dla siostry Bożeny największą radością i wyróżnieniem. Jej funkcja jest niezwykła, a zarazem zwykła i powszednia, jak chleb. Doceniając duchową dojrzałość siostry Bożeny, zaangażowanie w życie religijne i społeczne szpitala oraz odpowiadając na prośbę pacjentów i oczywiście moją, metropolita krakowski Stanisław Dziwisz udzielił jej w 2011 roku pozwolenia, by w szpitalu dziecięcym spełniła także posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, co, jak sama pisze, stało się ukoronowaniem jej służby cierpiącym dzieciom, ich rodzinom oraz największą radością. Jest ona prawdziwym, niestrudzonym apostołem Eucharystii. Wiadomymi sobie sposobami, z niezwykłą łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi i rozmawia z nimi o Bogu i Matce Najświętszej. One obdarzają ją wielkim zaufaniem, otwierają przed nią duszę i opowiadają o swoich przeżyciach wewnętrznych, które są prawdziwymi skarbami dziecięcej mistyki. Właśnie do tych dzieci odnosi się błogosławieństwo Jezusa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Siostra Bożena nie wygląda jak zakonnica. Dzieci prosiły ją, żeby była ubrana jak mama, dlatego po szpitalu chodzi w cywilnym ubraniu, ale z krzyżykiem na piersi. Błękitny jak niebo strój ubiera, gdy udziela Komunii Świętej. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania duszpasterstwa chorych dzieci bez siostry Bożeny, jej zaangażowania i pomocy,
która daleko wykracza poza granicę obowiązku. Jest wszędzie tam, gdzie z różnych powodów nie mogę dotrzeć. W moim głębokim przeświadczeniu opartym na opinii wielu ludzi jest niewątpliwie jednym z silniej świecących promieni Bożego miłosierdzia względem cierpiących. Papież Franciszek, odwiedzając nasz szpital w lipcu 2016 roku, w swoim przemówieniu podkreślił nadprzyrodzone znaczenie służby chorym. Jego słowa i błogosławieństwo odnosiły się również do nas. Oto fragment papieskiego przemówienia. Wspieram wszystkich, którzy ewangeliczną zachętę chorych nawiedzać uczynili swoją osobistą decyzją życiową. Niech Bóg wam wynagrodzi, obdarzając was pokojem wewnętrznym oraz sercem zdolnym zawsze do wrażliwości. 22 lutego 2018 roku ksiądz Heinrich Wilmer, przełożony generalny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, wizytując wspólnoty sercańskie w Polsce, nawiedził również nasz szpital. Powiedział wówczas do nas i towarzyszących mu księży: to, że ksiądz Lucjan i siostra Bożena pracują w tym szpitalu dziecięcym, jest wyraźnym znakiem obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w świecie cierpienia najsłabszych ludzi, którymi są przecież również dzieci. Pamiętam i zgadzam się z tym, co o tym miejscu powiedział papież Święty Jan Paweł II, że ten szpital jest sanktuarium cierpienia dzieci i ich rodziców. Jestem naprawdę szczerze i bardzo zadowolony, że jesteśmy tutaj obecni jako sercanie przy chorych dzieciach i ich rodzicach. Ojciec generał dodał: atmosfera kaplicy jest przejmująca i przeniknięta usilnym wołaniem do Boga. Każdy może do niej przyjść i poczuć się jak u siebie, jak u ojca. W kaplicy jest taki mały, ale wyjątkowo wymowny szczegół. Szczegół, o którym wspominam, widzę po raz pierwszy w swym życiu. W prezbiterium jest krzyż. Pod nim umieszczona monstrancja z Najświętszym Sakramentem. A poniżej Dzieciątko Jezus. To piękne połączenie ma głęboki, bardzo głęboki duchowy sens. To jest przejmujące. To jest bardzo przejmujące. Wyjaśniłem, że umieszczenie Dzieciątka Jezus w żłóbku w perspektywie krzyża i Najświętszego Sakramentu jest zasługą siostry Bożeny i jej szczególnego charyzmatu miłości do Jezusa, który utożsamia się z małymi, cierpiącymi i bezbronnymi, a więc i z chorymi dziećmi. Gdy siostra Bożena podjęła pracę w szpitalu, przywiozła ze sobą figurkę Dzieciątka Jezus i od tej chwili żłóbek był w szpitalnej kaplicy przez cały czas. Potem podarowała tę figurkę czekającemu na przeszczep szpiku Kamilkowi, a na jej miejsce przywiozła figurkę małego Jezusa z Betlejem, która jest w tej chwili przed tabernakulum. Gdy dzieliła się tym, że miała ją ze sobą we wszystkich najważniejszych dla chrześcijan miejscach w Ziemi Świętej, odczytałem jej intencje jeszcze głębiej, gdyż podobnie przeżywam obecność małego Jezusa pośród cierpiących. I postawiłem żłóbek pod krzyżem i Najświętszym Sakramentem. Tajemnica wcielenia Eucharystii i krzyża przezwyciężonego miłością daje bowiem siłę nam i każdemu, kto modli się w tej kaplicy, szukając pomocy u Boga. Następnie ojciec generał wpisał się do księgi pamiątkowej. Bardzo porusza mnie to, że przed wystawionym Najświętszym Sakramentem znajduje się Dzieciątko Jezus w żłóbku. Ta klinika jest sanktuarium cierpienia dzieci i ich rodziców. Niech Jezus obejmie swoim sercem wszystkich ludzi tu wchodzących i stąd wychodzących. Niech Maryja, nasza Matka w niebie, ma wszystkich w swojej opiece. Na zakończenie przeczytam duchowe przesłanie Magdaleny, małej siostry Jezusa, którym żyje siostra Bożena do dzisiaj. Nigdy nie bądź dorosłą wobec Matki Bożej. Pozwól jej. Niech Cię otoczy swoją czułością macierzyńską. Proś ją,
aby Cię nauczyła tajników swej miłości tak delikatnej wobec Pana. Proś ją, by Ci pomogła wytrwać pokornie jako służebnica Pana w tej prawdziwej roli kobiety, byś potrafiła oddać się zupełnie, schodząc na dalszy plan, w całkowitym zapomnieniu o sobie. Weź z jej rąk maleńkie dzieciątko Jezus i bądź zawsze z Nim. Nieś Go na cały świat, wszędzie, wraz z Jego orędziem pokornego i ufnego zawierzenia, z orędziem prostoty, ubóstwa, cichości, pokoju, radości i miłości, miłości powszechnej, sięgającej ponad podziałami klas, narodów i ras, aby między ludźmi zapanowała jedność w miłości Pana. Dziękuję Bogu i Matce Przenajświętszej, że mogłem spotkać siostrę Bożenę, że postawili ją na mojej drodze, że razem pracujemy w służbie chorym dzieciom, w służbie Kościołowi, która jest służbą Bogu od 25 lat. Dziękuję, błogosławię i proszę, abyśmy wspólnie wytrwali przy Bogu, przy dzieciach, tak długo, jak Bóg to przewiduje w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Anima mea Domino, et exultat in spiritus meus, in Deo salutari meo. Quia respexit humilitatem mansile sue, exenim ex hoc beata medicent omnes generationem.